Great leaders resolve their conflicts with words. Stead launcher. Carpet bomb. Carpet bombing. The AeroC are not good. The Americans have taken control of our toxin storage facility. We stand to lose a critical weapon in our war of liberation. You must retake these storage bunkers. Witam bardzo serdecznie. Kontynuujemy naszą kampanijkę. Oczywiście GLA z polskiego ASW. Co konkretnie znaczy ten skrót? Nie pytajcie mnie, bo za cholerę i tak nie wiem. W sumie to można by ich nazwać arabskie świry wschodu. Area contain powerful toxins that will make perfect weapons for us. Nie bijcie. We need to control four bunkers to be able to replicate the poisons for our weapons. The Americans are guarding these bunkers. Właściwie jak wspomniałem w poprzednim odcinku, będę chciał w razie czego Amerykanów jednak na normalnym poziomie trudności zagrać. Z tego względu, że jednak troszeczkę zbyt łatwo tutaj idzie. Albo mi się po prostu tak wydaje, się już przyzwyczaiłem taki. Jednak. Idioci. Jak ja mam z nimi pracować? Sami idioci. Przecież Amerykanie się nigdy nie wycofują w prosty sposób. God damn it. Tak to jest, jak się pracuje z kretynami. No ale cóż, dobra. Was tu trochę dodać. Tak, dobra. O! Porywacze. Dobra rzecz w sumie. Na pewno wezmę to. I na pewno wezmę to. Przyda się. Przyda mi się też. Co najmniej jeden delikwent. Ulepszenie. Dwa jeszcze przeciwlotnicze. Póki co tak delikatnie. Tutaj się będą. No to po cholerę ja was tu robię. Fuck sake. Dobra. Tak. Buduj mi tu pałac. Bo mi jest potrzebny. Co ty za pieprze? Do roboty, Nygusie. Jeden z drugim. Dobra. Mamy nasze podstawowe, słabiusieńkie czołgi. I mamy badzi. Badzi są świetne. Zwłaszcza przeciwko czołgom. Doskonałe. Ale myślę, że nie będę jakoś super specjalnie korzystał z nich. Umiem się też pobawić z terrorystami, ale też ogółem strata czasu. Czas aktywacji 4 minuty. Mamy mały zestaw, więc zabunkrujmy się troszkę. Upgrade complete. Let us enter. No cost is too great. We will be protected in there.
Upgrade complete. Dobra, pocieszająca informacja. Przyda się jeszcze jeden. Ten co tu budował, gdzie on jest? Tu jest. Dobra. Od razu to sobie postawimy. Tak. Co tu jeszcze mamy? Wszystkie jednostki w toksyny otrzymują 25% do siły ognia. Skorpiona i grabieżcy przenoszą niewielką ilość wąglika. To się akurat przyda. Drapieżca to są bodajże te jednostki właśnie. Nie, to jest skorpion. Czyli to jest drapieżca. Dobra, Badzi. I jeden. Ten wściekły tłum. Dobra. Przydadzą się na pewno za chwilę. To będzie moja grupka wypadowa. Number one. W sumie to przyda się tutaj dodatkowe wsparcie. 5 mogę wrzucić. 2 i 3. I w prosty sposób mam już małą grupkę. Zaraz jeszcze sobie stworzę jakieś zapasy jednostek. Nie, będzie dobrze. Myślę, że powinno być dobrze. To już zrobiłeś. Co jeszcze? Nic, czyli Stinger. Jeszcze jeden. Tutaj. Upgrade'y. Buntownik, technik, działko, czterolufowe, Jamal Call. 25% siły. Przyda się. Pojazd amunicyjny. Tak, to jest doskonałe. Dzięki temu upgrade'owi moje bugi będą śmiertelnie niebezpieczne. Załadujemy pałac. No, warto to robić w razie czego zawsze. Są to jakieś jednostki wsparcia. Dawać mi Jamal Calla. To będzie moja główna jednostka. Rozpoznawcza. To miałem powiedzieć. Wybaczcie, to że przez tą pogodę porytą to się tak nie najlepiej czuję. To jest masakra. Po prostu. Dzisiaj była taka duchota u nas, że to przechodzi wszelkie oczekiwania. Mały Saigon. Dobra. Zajmij 4 bunkry i zlikwiduj wszystkich Amerykanów, którzy ich bronią. Troszkę ich tutaj. We have been discovered by American scouts. Be ready to fight. Ci skauci to na niewiele się zdali. Ulepszymy sobie nasze. Dobrze mówiłem, że są 2 upgrade'y. Dobrze pamiętałem. Trochę sobie ich ulepszyłem, przynajmniej. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Gdzie jest mój
budowniczy tutaj, dobra. Ty wybuduj jeszcze tutaj jedną. Teraz tak. Dwa. I poczekamy jeszcze na surowce. Na razie mam trochę amunicji. Znaczy trochę złota. Chcę tą naprawę automatyczną. Naprawę złomu. Też doskonała umiejętność. Dobra. Gdzie jest nasz... Właśnie. Ty gdzie jesteś? Miesiączku. Ci też się chyba mogą ulepszyć. Jeśli się nie mylę. Albo i nie. A tu. Dobra. Trzeba ich wykończyć tutaj. Bardzo ładnie. Wykończ ich. I jeszcze. Bardzo ładnie. Stań sobie grzecznie tutaj. I się. Kurde. Ani was ruszyć. Weźmiemy sobie jeszcze kanał. Wybudujemy. I nasze siły wypadowe. Żadnych szans, Lasencja. Dobra. Dobra. Tyle przynajmniej już. Mamy bunkier, powinien szybko paść przy naszych bazi. Bardzo ładnie. Oj, niedobrze, niedobrze. Dobrze, że przynajmniej tych czołgów mamy. Control it, and they will be trapped on that island. Ładnie szybko strzelają. No dobra. Stanąć i pilnować. Się tylko ktoś zbliży, zniszczyć. A raczej trzeba postawić kilku naszych. Jeszcze wam pomożemy. Nara. Tak, to dobra rzecz. Pieprza się nasz żandarm, znaczy nasz snajper. Wykończ wszystkich. Doskonała jednostka. W sumie nie wiem, czy nie lubię go bardziej niż tego amerykańskiego. Dobra, pora tam wjechać.
A warrior has fallen. A warrior has fallen. Moving into the US base now. We will not be stopped. No dobra. Są to amerykańskie. Nasze elektrownie kochane, muszę je poniszczyć w miarę skutecznie. Jest mój snajper, wykończyć wszystkich. To mnie raczej nie powinien zauważyć. Zwierzę kontrolną. Raczej mi się do niczego nie przyda. Dobra. A warrior has fallen. 0-6. Ajajaj. Dobra. Trzeba zainwestować w porządną armię. Wykończyć ich tak jak powinienem. Dobra. Świetny jest, po prostu eliminuje kolejne jednostki w bardzo krótkim czasie. Jeszcze jest schizmat. Potrzebuję więcej. A warrior has fallen. No właśnie, wykończyli mi. Dobra. Teraz tutaj, panowie, zniszczyć, zabić. A warrior has fallen. Amerykanie są źli, trzeba ich zabić. Dodatkowe wsparcie. A ten co tu robi? Jeszcze jedno tutaj mogę wrzucić. Grupa wypadowa number one. Gdzie jest? Tu jest. Dobra. Nice. Zaczyna być coraz ciekawiej. Coraz szybciej się upgrade'ują. Gdzie jest mój snajper? Kici, kici. Gdzie on polas? Fuck sake. Już go gdzieś zgubiłem. No tu jest. No
jesteś moją drugą grupą wypadową. A warrior has fallen. Braci są zlikwidowani. A warrior has fallen. Czemu on napieprza w tego? Likwiduj go po prostu. Oj, mistrzu, mistrzu. No, czy może bez ciebie? Mi się przydasz na razie tu. Już kontrol 3. Jest tu jeszcze jeden żołnierz. Oj, surowce dodatkowe. Od tej strony leci grupka wypadowa. Nie szkodzi. Zrobię kilka jednostek tutaj. Na spokojnie. Właściwie. Właściwie to zaraz będzie po imprezie. Mam tu kilka badzi. Jest snajper. Zlikwidować. Jest kolejny bunkier. A warrior has fallen. No dobra. Czyli w takim razie muszę wejść do środka i zakończyć tą nierówną walkę. Ty. Tu. Ty. Tu. A tu co się dzieje? Małe takie tam. Zniszczyć. Pozbawić ich wszelkiego zasilania. Te cholerne granaty są doskonałe. A warrior has fallen. Dobrze, niech się tutaj bawią w takim razie. To jest zdobyte, to jest zdobyte. Ten tutaj doszedł. Dochodź. A warrior has fallen. No bądź i zaraz sobie tam wejdę. Dobra. Następny. Likwidacja kolejnych jednostek, to jest dziecinna igraszka tutaj. Nie mam mowy. A warrior has fallen. A co wy robicie? Może zniszczycie tą elektrownię? Dziękuję.
Będę wdzięczny. A warrior has fallen. Jest jeszcze jedna elektrownia. A warrior has fallen. Dobra, teraz wykończyć. Wieżyczki. Ty. Zajmij. Co jest? Nie mogę go zaznaczyć. A warrior has fallen. Dobra. To właściwie chyba wszystko wyeliminowałem. A warrior has fallen. Wieżyczka. We have secured enough bunkers. Now wipe out the Americans. Dobrze. Akurat zbierałem siły. Odpowiedni czas. Destroy. Coś jeszcze? Tu coś jeszcze. Kilka jednostek widzę. Jakaś elektrownia. A przynajmniej to, co z niej zostało. Zniszczyć. Destroyed. Destroyed. Destruction. Jeszcze coś gdzieś zostało. Za tymi kilkoma żałosnymi jednostkami. No co jest? Jeszcze nie wszystko. Też wszystko wyczyściłem. No chyba jaja sobie robią, że jeszcze coś mu znaleźć. Tu jest czysto, tu jest czysto. Tam i tak nic więcej nie ma. What the hell? Is going on. Tu są jeszcze. Teraz. Poszli. No i kolejna misja za nami. Krótko w sumie zwięźlej na temat. Nie no, następna chyba jest już ostatnią. Tak, jakoś tak, więc no zaraz będziemy przechodzić do kampanii Amerykanów, a potem już do Zero Hour. Z czego od razu zapowiadam, że będzie lekka przerwa, ponieważ w samo Zero Hour będę chciał troszeczkę podtrenować, sobie poprzypominać wszystkie skróty klawiszowe i tak dalej.
i dopiero zacząć, tak żeby móc na tym brutalnym poziomie trudności przejść dla was z kampanii Zero Hour, a warto, warto, naprawdę bardzo warto. No i to tyle. Do usłyszenia, trzymajcie się.